fintech. Fintech, nazwa często używana, popularna, to jest taka amerykańska, ale czy się tak naprawdę nam dobrze kojarzy? Może ktoś z Was by się podzielił własną definicją tego słowa? Jakbyś wstała właśnie i powiedziała, jak masz na imię, informacja zwrotna. Dobrze, dziękuję. Nie? Anka twierdzi, że to informacja zwrotna. Czy ktoś to rzuci? Ktoś rozwinie albo inne spojrzenie słowa. Gdyby to przełożył tak bezpośrednio z angielskiego, to jest pokarm powrotny. Pokarm powrotny. Czyli ja daję ci pokarm z tego, co ty przygotowałeś. O, daję pokarm. Ja często mówię, ktoś ze mną jedzie samochodem, ma chorobę lokomocyjną, że nie się cieszy, że nie daje właśnie informacji zwrotnej. To jest ja. To jest pokarm powrotny. Dla kogoś, z czym innym się kojarzy, tak? Informacja zwrotna, słucham. Szczera, konkretna informacja, odpowiedź związana z naszymi odczuciami, naszymi myślami i będąc sobą, dajemy drugiej osobie spojrzenie, w miarę jakby na jej zachowanie. Pięknie. Szczere, konkretne. Bardzo rzadko na warsztatach, gdy prowadzę warsztaty feedbacku, zdarzają się takie pozytywne określenia. Tego czekam. Więcej. To jeszcze. Czy dla każdego na mapę feedback kojarzy się ze szczerą wypowiedzią na temat naszych działań? Czasami wydaje się, że to jest reprymenda. O! Reprymenda. Odrzucenie niejednokrotnie, może jeszcze jakoś uczucia wywołuje Was informacja zwrotna. Za każdym razem wychodzicie na scenie i mówicie tak, tu jest moja klapa i czekam na więcej, tak? Tak to jest, wychodzicie z uśmiechem na ustach i czekacie na ewaluację, nie możecie się doczekać? Naprawdę wszyscy jesteście zawiedzeni i nie zdarzyła Wam się nigdy sytuacja, gdy ta informacja zwrotna zabolała? Albo była nieprawdziwa? Znaczy, to jest obawa. Obawa szczera, dobra informacja, pokarm zwrotny, będziesz najedzona i obawa? Coś tu się nie pasuje, co mam? Nie wiesz, jak zostaniesz oceniona, tak? Czy to będzie faktycznie szczere, czy to będzie obiektywne, czy ktoś nie wyjedzie z osobistych zaszłości i nie wiesz, tak? A jeżeli widzisz kogoś, z kim faktycznie masz przy sobie kosę, powiedzmy, to możesz się spodziewać różnych rzeczy. Ktoś jeszcze? Właśnie, zamykają.
tam nie ma, nie bywa, bardzo często no, znane słowa, które w swoim masę wyczuwacie często. Linia, informacja zwrotna, ewaluacja. To się wszystko jakoś tak przeplata, używam zamiennie, ale są istotne różnice. Mam nadzieję, że mogę warsztata. To nie jest tak, że feedback odnosi się bardziej do takich technicznych spraw, typu z definicji to nie wynika. Zaraz sobie zapiszemy tą definicję, czyli feed. Feed i back. To, co mówiliśmy tu na początku, feed z angielskiego zasilać, karmić. Back z powrotem. Informacja zwrotna. Czyli dajemy informację na temat czyichś działań. Jak coś zrobił, jak wygląda, jak się zachowuje. Bo feedback to nie tylko ewaluacja, to informacja zwrotna. To jest coś, co możemy dać drugiemu człowiekowi. Nasze własne odczucie. On to może przyjąć, on nie musi. On ma prawo się z tym nie zgadzać. Ale jest to dla niego bardzo cenna informacja. Bo jaki jest cel feedbacku? Po co my to w ogóle robimy? Po co my dajemy tą informację zwrotną do drugiej osoby? Żeby ona się nauczyła. Gdy wiedziała błędy, mogła się nauczyć. Poprawić to. Celem feedbacku jest rozwój tej drugiej osoby. Wzrost jej samoświadomości. Jeżeli zamykamy się na informację zwrotną, nie słyszymy, to cały czas jesteśmy przekonani, jak tutaj już padło wcześniej, czy jesteśmy naprawdę dobrze. I co my mamy poprawiać? To wszystko jest doskonałe. Dopóki nie przyjrzymy się w lustrze feedbacku innych osób, nie jesteśmy w stanie nabrać dystansu do siebie i znaleźć rzeczy do poprawy. Bo feedback nie różni się od opinii, że daje rozwiązanie. I pomaga się rozwijać. Po to dać feedback. Nie po to, żeby tobie użyło, żebyś powiedział, że bardzo coś ci się podobało lub nie podobało. Ale po to, żeby dać też rzeczy do rozwoju, do poprawy. Coś, nad czym ta osoba ma pracować. Po to dajcie. Tutaj pojawiły się opinie, że jest to coś dobrego, pozytywnego, szczerego, a tutaj też pojawiły się obawy. Chciałabym teraz, żebyście starali się Was podzielić na dwie grupy. Popracowali w grupach. Może tutaj przejdziemy jeszcze parę osób stąd, może cały tytuł. Tu poproszę i dam Wam kartę flipa i po 5 minut. Grupowo bym prosiła, żebyście wypisali, może podamy dwie mniejsze grupy. Tak? Każdy dostanie po karcie. Są 4 pisaki. Zawsze trzeba. Tak. Jakie mamy obawy? Tak. 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 Tak.
Możemy sobie puścić? Thank you.
No, tak, tak. Tak, nie zrobisz, dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo. Proszę uczestniczyć w szanowni, obserwować grupę. Poprosimy pierwszą grupę o bezpersonalna opinia. Co to powiedziała? Ja a, to broni. Mogę tutaj to uzupełnić, bo niekiedy chodzimy na spotkania i naprawdę się tak nie znamy i nie wiemy za bardzo, kto, jakie ma podejście do dawania wskazówek, czy też nie ma jakichś kompleksów, słabszych jakichś cech osobowości, że na przykład powiemy akurat, że ma słabą dykcję, to może być związane z jakąś, nie wiem, historią z przyszłości, może to uderzyć bardzo w jego osobowość i tak naprawdę trudno jest znaleźć tą granicę pomiędzy tym, co ma być powiedziane, a co ma być przemilczane. Że no, nie znamy się na tyle dobrze, że... Tak, brak takiego wyczucia, że nie jesteśmy pewni w 100%, czy umieścić to, czy nie, na przykład. I kolejny punkt to zniechęcenie, a więc przez swoją recenzję, swoim skutkiem nie spowodujemy, że dana osoba, jeśli nasz feedback będzie ostry, powiedzmy, nie zniechęci się. Nie uzna, że nie, ja się do tego nie nadaję i wydaje mi się, że zrezygnuje ze swojego rozwoju w stosunku masters. I to się łączy niejako z kolejnym punktem, a więc zbalansowaniem, aby to, aby nasz feedback był jednak no, w postaci klapki, to plusy przyjęte minusami. Kolejny punkt to mała kompetencja, a więc czy osoba, która zaczyna swoją przygodę z Toastmasters ma taką myśl, czy naprawdę się nadaje do tego, czy ma odpowiednią wiedzę, aby kogoś z dłuższym stażem pouczać. Pytanie. Kompetencje rozumiemy jako kompetencje w dawaniu informacji zwrotnej, czy kompetencje w danej dziedzinie, którą oceniamy? Czyli na przykład ja pływam, ty jesteś trenerem pływania. Czyli zakładamy, że masz wyższe kompetencje ode mnie, czujesz się na siłach dać informację zwrotną na temat moich działań w basenie, tak? Czy chodziło ci o kompetencje właśnie w dawaniu informacji zwrotnej? Że mimo, że jestem trenerem, znam się na pływaniu, ale umiem tylko powiedzieć, nie dajesz rady. Tak? Tak? Chodziło zarówno o swoją wiedzę w danej dziedzinie, a także o sposób, w jaki to się robi. No i kolejny punkt, posłamenca, więc osoba, która już ma dłuższy staż, to jest master, czasami przyjmuje jako postać męca, to będzie następne, jeśli by można, mówiąc kolokwialnie, a więc tutaj osoba, która wszystko wie, to jest trochę takie wrażenie. Nie omylą się, tak? Tak. Więc znaczy to wszystko. Dziękuję. Dziękuję. Niektóre punkty pokryły się. No, to omijamy. Tak jest kwestia, że zostaniemy odebrani jako osobę niesprawiedliwą ocenę, bo mogą nas łączyć jakieś na przykład negatywne relacje tak poza klubem. Wiadomo, że od razu ta osoba będzie uważała, że... Tak jest. Możemy czasem nie wiedzieć, jak doradzić, by było lepiej, bo to ma zawierać feedback, prawda? Że nie doprowadzimy naszymi słowami do zmian, na przykład przy następnej mowie. Również, że są osoby, które nie życzą sobie jakichkolwiek opinii czy feedbacku. Nie chcą, tak. No i reszta jest podobna, co nasi poprzednicy powiedzieli, więc myślę, że możemy zakończyć.
widzicie. Wiele z tych rzeczy, które wymieniliście, tak naprawdę to obawy przed tym, że nam to jest w sposób niekompetentny, nieumiejętny, że zrobimy komuś tym krzywdę. Ale jeżeli wrócimy do naszego celu, mówimy po to, żeby ta osoba wzrastała, żeby się rozwijała. Mówimy po to, żeby komuś dać prezent, żeby komuś dać dobre informacje, jak ma stawać się lepszy. Wszystko? Tyle obaw, że możemy to wstrzymać. Tak? Czyli nie znamy, tak? Tu padło wcześniej. Umiejętne proporcje, jak zrobić kanapkę, tak? Czyli ile rzeczy pozytywnych, ile negatywnych i jakie kolejności. Czyli jeżeli będziemy potrafili ten feedback udzielać, te dwie karty będą nam już potrzebne. Tylko obawa będzie. Znaczy tylko jedna była obawa, że nie będę się znał na tym, co chcę. Tak? Nie będę też kompetentny. A zdarzy się w waszych próbach, że zaawansowanego ludzka ocenia osoba, która robi na przykład ewaluację po raz pierwszy. Jak ma się jej nauczyć? No kiedyś musi spróbować. I na pewno pod kątem rozwoju ścieżki czy liderskiej, czy ścieżki mówcy nie jest kompetentna w tym, co mówi. Ale czy to znaczy, że jej informacje są nieistotne? Przecież mówię o własnym odczuciu. Jak ja teraz mówię do całej sali, na przykład ktoś tam śpi, ktoś zajmuje się telefonem, to jest dla mnie informacja zwrotna, że do tych osób nie trafiła, że ty nie zainteresowała. I to nie można, czy mają te kompetencje, czy znają ten temat, jak są zaawansowane, jakimi są specjalistami. To jest ich szczera informacja. Nie interesuje mnie to, co mówisz. Tak? I tak samo osoba, która jest nowa w klubie, mówi o swoich odczuciach, to ma prawo do takich odczuć. Jeżeli jest to projekt zaawansowany, a dla tej osoby był nieciekawy, nudziła się i spała, to ma prawo to powiedzieć. I my powinniśmy to uszanować. I pomyśleć, dlaczego akurat tym projektem nie dotarłam do tych osób. Mimo, że na przykład 10 kolejnych mówisz, że to było fantastyczne. To jest właśnie to, co poruszyłeś, ten temat był mi bliski. Ja też na przykład jeszcze na koniu biegnę słuchać, nieważne kto, co mówi, byle było fajnie. Ale jedna osoba wyłączyła się zupełnie. Do mnie nie dotarła. I mamy tego prawo. I dla nas taka informacja jest bardzo cenna. Jak zrobić? Wolej teraz tak przekazać informację, aby zaciekali wszystkich. Dobrze. Teraz poproszę kolejną grupę. Zobaczymy, jakie mamy obawy, gdy otrzymujemy tę informację. Mikrofon? Nie, może być postawić. Chciałbym się przedstawić, jakie mamy obawy przed otrzymaniem feedbacku. I pierwsza taka, która mi się rzuciła, to jest zostaniemy zmieszani z głosem. Czyli osoba, która będzie nas oceniać, wbije nam jakąś szpilę, może nawet nieświadomie, ale to nas tak dotknie, że po prostu się połamiemy, załamiemy. Trzecie to jest niekonstruktywna druga, to jest niekonstruktywna krytyka. Czyli w momencie, kiedy ktoś daje nam tę ocenę, nie potrafi tego przedstawić tak, żebyśmy stwierdzili, aha, popełniliśmy błąd, trzeba to poprawić, tylko no, też się załamujemy. Wyśmienie przez chwilę. No tego się po prostu zauważyłem najbardziej, przynajmniej mnie tak było, że zostanie wyśmiany, nie, może nie gdzieś publicznie, tak, ale gdzieś pokątnie będą się z nas śmiać. Wytnięcie i naświetlenie naszych władz. No to mi się na przykład wydawało, nasze zdanie, tak? Ktoś jest nieśmiały, ktoś źle się poruszał, być mają, że ma dogodzone, zostanie mu to wytnięte. To jest zaburzenie mojej wizji. Ktoś myślał, że jest czymś dobry, zrobił projekt, dostaje ocenę i nagle się okazuje, że nie, że tak naprawdę nie był tym dobry. Zarabia się, wycali się to pogląd, wszystko pada. Trafienie... I zastanówmy się, to jest bardzo ciekawe, co powiedziałeś. Zastanówmy się, czy to tak naprawdę jest złe. Wyobraźcie sobie sytuację. Jeżeli jestem kobietą, bez użycia lustra, mam nie sobie oczy. To mam jej przekazy drzwi, co cieszy. Albo mężczyzna, goli się. Nie patrząc w lustro, to goli się tam, gdzie mu się wydaje, że ten zaraz ma. I dochodzi na ulicę, przekonany, że przecież jest fantastyczny. Jestem zgodnie pana, jestem dobrze okolony. I dopóki ktoś mi nie powie, że jest inaczej, to on zawsze tak będzie chodził po świecie. Podobnie jest z feedbackiem. Jeżeli nie sprawdzisz tego, tej swojej wizji, to nie możesz jej poprawić. Więc zastanówmy się, czy to na pewno jest złe. Tylko czy my chcemy, że mamy otwarte sprawy. Kolejny punkt jest w takim brzuchu. Każdy z nas ma
trafi i będzie bolało. I zaburzenie poczucia własnej wartości. To się łączy z tym mieszaniem złotem, to się jest wszystkim. Czyli podajmy tutaj nasze samo zadanie, że tak bardzo dobrze ma tą wodę gdzieś zawarcie na ziemię. Jeżeli tu będziesz szczery, prawdziwy, właśnie nie będzie tych pustych
kłopa, to ta osoba będzie chciała się słuchać. On ma coś ważnego i istotnego do powiedzenia. I otworzy się i będzie gotowy przyjąć to, co będzie za chwilę. Czyli dwa. Pomysł? Co teraz? Z grubej góry. Nie. Rzeczy do poprawy. I teraz bardzo ważne ja. Załóżmy, że mamy wystąpienie. I po tym, jak mówię, że ktoś pięknie zbudował klimat na sali, i poczuli ten wiatr we włosach, morza, oceanu i przenieśli się w inny świat, o którym było to wystąpienie, niemniej jednak nie widziałam celu tego wystąpienia. Rzecz do poprawy jest? Jest. Ale w negatywnym dźwięku. Jeżeli ja powiem, że dla mnie osobiście byłby ten projekt bardziej zrozumiany, gdyby był jasny i widoczny cel, mówię to samo, inaczej, prawda? Ta osoba się nie zamyka, nie czuje się krytykowana, tylko widzi, że jest rzecz do poprawy. Czyli starajcie się mówić to nie w formie negatywnej, tylko pozytywnej rzecz do rozwoju. Nie było czegoś, tylko jak to można zrobić lepiej. Tak? Co kolejne rzecz? Pomysł? Dokładnie. Czyli rozwiązanie. To, co różni feedback, dawanie informacji zwrotnej od opinii, krytyk, rozwiązanie. Podstawy.
Podstawa ale jak to połączyć z pozytywną, a mocno to znaczy, jest tragicznie? Powiem tak, dużo łatwiej nam jest znaleźć się z obrazu. Patrzymy od razu, widzisz, jak ona idzie i te nogi jej się plączą. Czyli jaka spódnica idę, tak może być źle, jak ona siłę usiłuje, no co to może być? Nic, nie chodzi się. Ma tajemnica siły, to tak jest. Pokażę się na przykładzie. Naprawdę te rzeczy do poprawy, szczególnie jak ktoś jest doświadczony w jakiejś dziedzinie, to od razu raczej. Po prostu po oczach dostajesz i nie możesz przejść obojętnie. Czyli widzisz, że ta osoba się nie przygotowała na przykład na projekt, nie przeczytała założeń. No i irytujesz się, ty się męczyłaś 3 tygodnie, żeby wystąpić z projektem, też się miejsce bagnerną, ona wychodzi nieprzygotowana i nie będzie to fajnie zaliczy. Tak? I to się irytuje. I bardzo łatwo jest znaleźć się do poprawy. Jeżeli zwrócicie na to uwagę na cel, że chcecie tej osobie pomóc, to najwięcej czasu i naszej uwagi skupienia wymaga znalezienia akcesora. Szereg akcesora, nie takiego ładnie dziś wyglądasz, chciałam też ewaluacji, ale ten sekretarz ma swoje odprowadzenie. Ewaluacja tak? Albo głośno mówisz, wyraźnie słyszę. Starajmy się nazywać rzeczy po imieniu i znajdź się. Teraz tak. Jeżeli tak jest sytuacja, ma ktoś przysłowiowo kopie projekt, wszystko w dół, w dół, w dół. Znajdź jedną rzecz pozytywną, a na pewno się znajdzie. Naprawdę nie jesteśmy tak źle, jak myślimy. Każdej osobie znajdzie coś dobrego. Na przykład innowacyjne zastosowanie rekwizytu. Albo będzie wyraźnie konstrukcja cokolwiek. No to sobie ciągle na czegoś na siłę, chociaż nie, nie, szczerze. Widziałam naprawdę dużo projektów, nie zdarzyło mi się znaleźć żadnego, który by było ani jednej rzeczy. Słuchajcie, spieszę się, bo czas nam ucieka, więc tak, o tym już możemy porozmawiać, więc przede wszystkim prawda. I kolejna rzecz, to co mówiliśmy o tych rzeczach do poprawy, to są odpowiednie proporcje. 3 do 1, minimum 2 do 1, gdzie 3 to są rzeczy pozytywne, a 1 to poprawa. A nie jest to, że ta osoba ma potrzeby od tego, że ona jednak 3 do 1 to jest lepsze. Zaraz jeżeli tak zastosujesz, nie dajesz, nie musisz wydziałać więcej rzeczy. Bardzo często się zdarza, że widzisz mnóstwo rzeczy do poprawy. Jeżeli powiesz na przykład 2 do 10, bo taka była poprawka mowa, to daje ci gwarancję, że ta osoba z tych 10 nie czekała nic. Ona tego nie uświadomi po prostu. Skup się na jednej istotnej kwestii, którą ta osoba ma poprawić, bo po to dajesz feedback, że ona to poprawiła, a nie żeby sobie uczyć. Nie mówimy, że jeśli nie powiemy, nie powiemy komuś, że ma rozmyty makijaż, to ta osoba żyje w przekonaniu, że ma makijaż świetny. Powiedzmy 3 pozytywne rzeczy, jednym negatywnym, który ma teraz identyczny skopana, to ta osoba dostaje od razu, o, nie jest świetnie, no tylko to dodatkowo. Nie, ma to słowo. I tam przy okazji przepraszam, więc tak, ma słowo. Więc tak, jest dziewczyna, która ma zbyt wysypającą, źle pomalowana, dodatkowo jeszcze włosy ma. Nie odpowiedniej poroże, źle uczesana. Powiesz jej to wszystko, potraktuje to jako krytykę i nie skupi się na poprawie. Ale jeżeli zwrócisz uwagę na jedną rzecz najbardziej drastyczną, czyli zbyt wydekordowana bluzka idzie na rozmowę z nowej pracy, to poprzez na ten sposób i staraj się, żeby to poprawiła. Jeżeli ona to zmieni, to jest to sukces. To jest przełamanie tej wizji siebie. Nie wszystko to zrobić za jednym razem. Po prostu osoby. Ja mam z własnego doświadczenia. Ja starałam się jak z karabinu, żeby te 3 minuty zdążyć jak najwięcej powiedzieć. Ludzie odbierali mój feedback jako najcięższy na świecie. Ja mówię, no ale co jest, ja tak bardzo chcę ci pomóc i w tym, i w tym, i w tym. I co jeszcze, pójdę z tobą, ci pomogę. To nie o to chodziło. Chodziło o to, żeby on był w stanie to przyprawić. Dziś powiem to, trochę rozliczonego. Żeby zachował twarz. Tak. Nie tylko, bo może być feedback taki osobisty. I dlatego musi być ta formuła. Żeby chciał i mu się zmienić, bo Bóg daje tę informację. Nie było, żeby sobie użyć. I kolejny nie ocenia. To, co mówiliśmy, to nie jest cena. Ale mów komunikatem ja. Mów, co ty wiesz, co dla ciebie to oznacza. Mi się nie podobasz w sukience koloru bordowego. Bo ten kolor na mnie działa jak bordowy. To nie znaczy, że ona w tej sukience komuś się na mnie nie spodoba. A jak powiesz, ale jest przykład, ty, fatalnie się tutaj nie wypowiadasz, bo to jest więcej, co
feedbacku. Czy każdy ma kartkę w opis? I teraz tak, zadanie dla Was. Korzystając z tych zasad, o których mówiłam, poproszę Was o informację zwrotną. Jestem osobą, która chce śpiewać polecanych dzieciom. I ćwiczę to nieustannie. Teraz mam okazję od Was dostać informację zwrotną, jak robić to lepiej. Dobrze? Poproszę o ciszę. Ja zaśpiewam przez chwilę i poproszę o informację na kartkę. Czy już mogę? Potencjał, to dalej myślę, że będzie w przyszłości bardzo dobrze. Dziękuję serdecznie.